No pogoda nam się trochę jednak zepsuła. Nawet nie tyle co zepsuła, co po prostu jestem w innym miejscu. Jestem dzisiaj na Starym Mieście, w mieście Kunming w prowincji Yunnan, na południu Chin i to jest najbardziej takie dziwne i hipsterskie stare miasto w Chinach, jakie tylko widziałam. To jest tak patchworkowo trochę, patrzcie na to, to jest takie coś, a patrzcie na przykład na to. I jest tutaj naprawdę, naprawdę dziwnie, głównie z tego powodu, że zobaczcie, tutaj są jakieś takie, nie wiem, warsztaty czy coś, a tutaj są jakieś hipsterskie restauracje i butiki. Przed chwilą byłam w całkiem fajnej kawiarni. Zresztą trafiłam na to Stare Miasto przez przypadek. Właśnie dlatego, że szukałam po prostu fajnego miejsca na kawę. I mapa przyprowadziła mnie tutaj, patrzę tu, o, jakieś Stare Miasto. Fajny kamień. Bardzo mi się podoba to Stare Miasto i ja wiem, że może ono nie jest jakieś piękne i nowe, ale jest bardzo autentyczne. Nie spodziewałam się, że tak blisko miejsca zamieszkania będę miała takie coś. Nie bardzo znam miasto Kunming, nie wiem co, gdzie tutaj jest, więc bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam. Teraz jestem w Green Lake Park, chyba po angielsku to się tak nazywa, po chińsku to jest Cui Hukunge. Kazali mi oczywiście założyć maskę na wejściu, sprawdzali mu zielony kod. W ramach spłaty długu za to, że ktoś mnie zaczepił, jako że zgubiłam telefon, dałam maskę jedną jakiejś pani, która chciała wejść, ale ochroniarz jej nie chciał wpuścić bez maski. I kurde, ja bym tu bardzo, bardzo chciała puścić drona, ale będzie ciężko. Co się właściwie wczoraj stało? No więc przyjechałam do stolicy prowincji Yunnan, czyli Kunmingu. Miałam tutaj wszystko ogarnięte, przeleciałam samolotem, miałam ogarnięte mieszkanie, chciałam wziąć tylko taksówkę, dojechać i iść spać. W zasadzie to przyleciałam dosyć późnym samolotem, bo lot miał być o 23 z Sani, mieliśmy godzinę opóźnienia, więc potem jeszcze 2 godziny lotu i dopiero koło 2:30 nawet wyszłam z lotniska, no bo zanim zabrałam walizkę, zanim ogarnęłam ten zdrowotny kod i to wszystko, 2:30 wychodzę z lotniska. Wzięłam taksówkę, podałam adres, gdzie jechać, kierowca był bardzo spoko, zagadywał i coś próbowałam nawet odpowiadać, pomimo tego, że miał bardzo, bardzo silny junański akcent i rozumiałam co drugie słowo, ale jako tako coś tam pogadałam, dowiózł mnie, powiedziałam do widzenia, dziękuję za podwózkę, na razie i poszłam. Problem jest tylko taki, że w Chinach branża hotelowa działa z deka inaczej, o czym mówiłam już w poprzednim vlogu. W Sani mieszkałam w mieszkaniu agencji, która też nie miała licencji na obcokrajowców, ale tam oni już stwierdzili, że dobra, to jest nasza wina, siedź już tutaj, tylko nikomu nie mów. Tutaj w Kunmingu niestety było z deka inaczej, bo w ogłoszeniu na Airbnb też nie było zaznaczone, że nie przyjmują obcokrajowców, więc założyłam, że przyjmują. Zarezerwowałam, zapłaciłam, przyjechałam, po czym okazało się, że sorry, nie możemy cię przyjąć, nie mamy licencji na obcokrajowców. Weźcie pod uwagę, że było już grubo po trzeciej, jak się dowiedziałam, że nie będę mogła mieszkać w miejscu, które sobie zarezerwowałam, żeby tam mieszkać i którego byłam pewna, że po prostu bezpiecznie sobie dojadę taksówką i pójdę od razu spać. Co więc dalej? No dalej to się okazało, że jest po trzeciej w nocy, a ja wylądowałam na ulicy. Anulowałam Airbnb, była godzina 3:30 i ja zorientowałam się, że jestem na ulicy z całym swoim dobytkiem, który tutaj przywiozłam i nie wiem co dalej. Do tego zwrócili mi tylko niecałą połowę kwoty mojej rezerwacji, no bo już przecież jakby za późno będę musiała się odwołać do Airbnb, bo to nie jest moja wina, że oni nie zaznaczyli, że nie przyjmują obcokrajowców.
Co więc zrobiłam? Otworzyłam aplikację do wyszukiwania hoteli, wbiłam datę o jeden dzień wcześniej, to znaczy, żebym mogła jakby jeszcze w nocy na wcześniejszy dzień się zameldować i sprawdziłam, gdzie najbliżej są wolne pokoje, tak żebym mogła pieszo podejść. Najtańszy pokój, jaki mi wyskoczył, to był Ibis, 440 RMB za noc. I miałam już takie, matko, ja za poprzednie moje Airbnb to płaciłam 150-170 za noc, a tutaj 440, no ale mój wybór był taki, że albo płacę 440, albo śpię na ulicy. Wybór był prosty, to znaczy wiecie, priorytety się bardzo mocno zmieniają w sytuacji, kiedy macie nóż na gardle i macie wybór albo płacić, albo spać na ulicy z na przykład drogim sprzętem w walizce. Nie wiem, gdybym na przykład zasnęła na tym chodniku, to pewnie obudziłabym się już bez aparatu, bez drona i bez komputera, bez niczego. Zameldowałam się w tym Ibisie już na dwie noce, bo stwierdziłam, że jak mam wydać i tak 440 i będę mogła tam spać, nie wiem, chyba 6 godzin, tyle zostało do końca doby hotelowej, to stwierdziłam, że okej, i tak pewnie nie wstanę na 12, żeby się wymeldować, bo jak się meldowałam, to była już 5, więc poszłam spać o 6. Nie zebrałam się do 12, wzięłam dwie noce, zapłaciłam już z bólem serca te 880 RMB za te dwie noce i poszłam spać. I powiem wam, że jak już się położyłam w tym łóżku, w tym pokoju i tak się opatuliłam tą kołdrą i zaczynam zasypiać, to ani trochę mi nie było szkoda tych pieniędzy, bo wiedziałam, że no alternatywą jest to, że mogłabym w tym samym momencie spać na ulicy. Ale przyznaję wam, że wczoraj to była jedna z pierwszych takich moich sytuacji, kiedy zetknęłam się z chińską biurokracją, tak trochę. No i co, nie możesz tutaj spać? Szukaj sobie czegoś innego. Bardzo, bardzo trudno jest w Chinach znaleźć pokój hotelowy z ulicy i to jeszcze, żeby przyjmował obcokrajowców. Dlaczego? Dlatego, że no tu jest bardzo dużo ludzi i często jak się wejdzie do hotelu i pyta się dzień dobry, czy są pokoje na teraz, żeby iść spać, to mówią nie, jest pełno, nie ma już opcji, żeby ktoś przyszedł, możesz poczekać do godziny 14, kiedy zacznie się kolejna doba hotelowa, bo rano ludzie będą się wymeldowywać i pokój już będzie. I powiem wam, że to co mi wyskoczyło, jak zaczęłam sobie szukać hoteli w pobliżu, które jeszcze przyjmują obcokrajowców i które mają pokoje na teraz, to naprawdę nie wyskoczyło mi tych hoteli dużo, a ten za 440, ten Ibis, to było najtańsze, co mi się pokazało tam w okolicy. Reszta hoteli, które miały pokoje na teraz, to były hotele, które miały pokoje za 700+. Znaczy cena była za 700 i więcej. Wzięłam ostatni pokój, bo jak się meldowałam, to widziałam, że ktoś zadzwonił i pytał, czy jest pokój. I ta babka na recepcji odpowiedziała, że już tylko apartamenty, więc dostałam ostatni taki zwykły pokój. I bardzo dużo ludzi dzisiaj, wczoraj wysyłało mi pytania na Instagramie, bo opowiadałam o tej sytuacji na Instagramie, tutaj mój Instagram. Dlaczego tak jest? Dlaczego w Chinach hotele dzieli się na hotele dla Chińczyków i hotele dla wszystkich? No sytuacja jest dosyć nieskomplikowana. Żeby móc przyjmować obcokrajowców, trzeba mieć licencję i system wgrany taki, żeby móc wklepywać paszporty. Większość hoteli w takich miastach jak Kunming na przykład, czyli miasto, w którym jestem teraz, tego systemu nie posiada, dlatego że tutaj tych obcokrajowców jest po prostu niewielu. Zarząd tych hoteli, tak, właściciel tego hotelu stwierdza, że no to im się po prostu nie opłaca, tych obcokrajowców jest za mało, żeby wdrożenie tego systemu, żeby zdobycie tej licencji na obcokrajowców się w ogóle opłacało. Więc tak, w Chinach bardzo dużo takich mniejszych hoteli, które nie są sieciami hoteli, nie przyjmuje obcokrajowców, nie ma licencji, nie mogą przyjąć do siebie obcokrajowca i nic, no i nie pomogą wam, po prostu powiedzą wam, sorry, my nie możemy. I to nie jest wina tych ludzi, którzy tam pracują, więc wiecie, to jest wina systemu. Niestety w wielu mniejszych miejscowościach, bo Kunming to jest w dalszym ciągu stolica prowincji, ale jak pojedziecie z Kunmingu do innego miasta w Yunnanie, takich naprawdę mniejszych miast, to tam na przykład będzie jeden hotel, który przyjmuje obcokrajowców, albo nie będzie wcale hotelu, który będzie przyjmował obcokrajowców i to jest bardzo problematyczne, szczególnie właśnie jeżeli chcecie podróżować po mniejszych miastach, gdzieś na prowincję pojechać, zobaczyć jakieś atrakcje turystyczne oddalone od dużych miast, to możecie mieć problem z noclegiem niestety. Oczywiście też te hotele, które przyjmują obcokrajowców, są odpowiednio droższe, ale no to trzeba już pominąć. Na szczęście, jeżeli szukacie hotelu o europejskim standardzie, tak jak na przykład, nie wiem, ten Ibis, w którym ja jestem, on ma całkiem dobry standard, no to one wszystkie będą przyjmowały obcokrajowców, jeżeli są jakieś międzynarodowe sieci, czy to Ibis, czy jakiś tam
Marriott, Shangri-La, tego typu hotele. Oczywiście tego typu hotele obcokrajowców będą przyjmowały i tutaj naprawdę nie macie się co martwić. Problem możecie mieć tylko wtedy, kiedy przyjdziecie do jakiegoś hotelu tak z ulicy, zobaczycie, że jakiś mały, tani hotel i pomyślicie, o to może budżetowo uda się spędzić noc. Tak jak mówiłam, problemy mogą być dwa. Pierwszy taki, że może nie mieć pokojów, jeżeli nie macie rezerwacji. Drugi, powiedzą wam sorry, no foreigners i... Ja wczoraj naprawdę się najadłam strachu i byłam już taka naprawdę mocno poddenerwowana i poszłam do tego Ibisa i byłam, powiedziałam: pani, dawaj pokój, zapłacę wszystkie pieniądze świata. No może tyle to nie było, ale no zapłaciła, byłam skłonna zapłacić te pieniądze, żeby tylko mieć łóżko do spania i miejsce, gdzie mogę zostawić moje sprzęt. Widzicie, co się dzieje, jak człowiek jest bardzo zdesperowany. Ależ tu jest super miejsce. Jestem w wegetariańskim bufecie buddyjskim. I to jest tak dosyć zabawnie, bo tu jest taki wystrój bardzo buddyjski, leci taka muzyka, która brzmi jak taka tybetańska, buddyjska i wszystko jest wegetariańskie, więc wow, super. Szczególnie po tym, co przeżyłam niedawno na Hainanie, gdzie nie było nic wegetariańskiego do jedzenia. Ten bufet to życie. Powiem wam, że w Szanghaju bałabym się iść do bufetu za 16 RMB, czyli za 9 zł. No, mniej więcej za 9 zł, tak wiecie, jedz ile chcesz. Tylko że nie ma co się oszukiwać, w Szanghaju jedzenie wegetariańskie czy wegańskie to jest takie bardzo uzachodnione, fancy jedzenie, które jest dosyć drogie. A tutaj ten bufet to był taki tradycyjny bufet buddyjski, tybetański można byłoby powiedzieć, bo było dużo tybetańskich ozdób w restauracji, były też kolory Tybetu, leciała taka tybetańska muzyka, więc można powiedzieć, że to był tybetański bufet i to był właśnie taki tradycyjny, jak jedzą mnisi buddyjscy, bo w buddyzmie też bardzo popularny jest wegetarianizm, chociaż on jest opcjonalny, on nie jest konieczny w tej religii, filozofii. I tak, to był bardzo taki tradycyjny buddyjski bufet, więc jako, że to jest tradycyjne jedzenie dla tutaj tego regionu i niedaleko stąd, to jestem w stanie przymknąć oko na to, że to jedzenie było tak tanie i nie być aż tak bardzo podejrzliwa, dlaczego to było aż tak tanie.